Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i mojej osoby. Otóż tematem dzisiejszego naszego spotkania są sprawy związane z przyszłością i teraźniejszością naszego miasta Włocławka w kontekście różnych działań i zamierzeń województwa kujawsko-pomorskiego. Zacznijmy od tematu bardzo ważnego, głośnego i aktualnego, czyli o rozbudowie Centrum Onkologii, budowie radioterapii we Włocławku. Inwestycji naprawdę wyczekiwanej już od wielu lat. Wstrzymywana właściwie przez wiele lat argumentem, że nie ma po prostu lokalizacji miejsca i gdzie to wybudować. W sytuacji, kiedy już praktycznie dwa lata temu ten problem został rozwiązany, do dnia dzisiejszego nie rozumiemy właściciela i organu prowadzącego Centrum Onkologii, czyli Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czemu ta inwestycja jeszcze nie ruszyła. Tym bardziej, że nie ma żadnych już przeszkód ani powodów, żeby ją wstrzymywać. Centrum Onkologii, czyli jednostka, która ma być inwestorem, jest gotowa do tego. Ma teren, ma przygotowany projekt budowlany, ma już właściwie zgody wszystkich instytucji, które są potrzebne do tego, aby tą specjalistyczną budowlę wybudować, łącznie z pozwoleniem na budowę wydane tu przez władze miasta Włocławek. Mało tego, nie ma nawet problemu, który zazwyczaj stoi na przeszkodzie różnych inwestycji, czyli są zabezpieczone pieniądze. W wysokości 85% inwestycji czekają od paru lat z niewykorzystanego programu, regionalnego programu operacyjnego w Sejmiku Kujawsko-Pomorskim na właśnie działania zdrowotne i profilaktyki. Te pieniądze już za parę miesięcy mogą być w ogóle nieaktualne, jeżeli ktoś nieprzygotowany po nie sięgnie, albo po prostu roztrwonimy je na mało istotne projekty, które nie będą aż tak doniosłe i tak potrzebne, i tak konkretne w leczeniu tej bardzo niebezpiecznej, zbyt powszechnej choroby, jaką są choroby nowotworowe. I ta cała burza, która toczy się, czy burza myśli chyba wśród członków zarządu z panem marszałkiem na czele, jest o tyle niezrozumiała, że właśnie nie ma z drugiej strony argumentów, dlaczego nie. Mieszanie w to wszystko naszego szpitala wojewódzkiego, który ma wiele różnych dziedzin pod sobą, ma wiele oddziałów, ma wiele różnych problemów z tym związanych. Wkraczanie go, wtłaczanie w inwestycje, do której do tej pory było dla niego rzeczą nieodkrytą, do którego nie ma przygotowania, ba, we Włocławku nie ma aktualnie ani jednego onkologa. Wszyscy onkolodzy, którzy świadczą swoje usługi, czy zarówno w tej chwili w Centrum Onkologii, czy dorywczo na oddziałach we Włocławku, wszyscy są przyjezdni spoza Włocławka, w większości właśnie z Bydgoszczy, specjalnym busem zakupionym przez Centrum Onkologii, które ma dowodzić. To jest jednostka, która się w tym specjalizuje, która ma swoje doświadczenia i która ma swoje osiągnięcia. Jest bardzo wysoko notowana w kraju i naprawdę powinniśmy posłuchać słowa, głosu ekspertów, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, jak to rozbudować. Myślę, że nie trzeba przekonywać pacjentów, którymi potencjalnie możemy być wszyscy. W Kujawsko-Pomorskim rocznie w Centrum Onkologii leczy się 150 tysięcy osób. To jest prawie 1/10 populacji naszego województwa. No statystycznie każdy w rodzinie ma chorego na tą niebezpieczną, śmiertelną chorobę. My naprawdę, jako mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, tej południowej części, mamy prawo mieć równy i szybki dostęp do bardzo wysokospecjalistycznej usługi medycznej. Nie ma zbyt prostego, łatwego i taniego dojazdu do Bydgoszczy w tej chwili, żeby z tego korzystać, a jak pokazują statystyki, leczenie na raty w różnych jednostkach medycznych, gdzie dokumentacja zawsze jest z opóźnieniem przekazywana, gdzie informacja o pacjencie zawsze trudniej dochodzi i marnujemy czas na zapoznawanie się różnych lekarzy, zawsze źle wpływa na leczenie choroby, a nawet na przeżycie pacjenta. Statystyki są naprawdę bezwzględne. Kilkukrotnie większa umieralność jest osób, które nie trafiają od początku do końca leczenia Centrum Onkologii. Proszę Państwa, wstrzymywanie tej inwestycji, robienie jakichś dylematów, gdzie ich nie powinno być, to jest igranie ze zdrowiem i życiem pacjentów z Kujawsko-Pomorskiego. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. To nie są tylko
rywalizację dwóch ambitnych dyrektorów, czy jakichś pomysłów, kto lepiej błyśnie w realizacji jakichś swoich zamierzeń inwestycyjnych. Tutaj mamy do czynienia ze zdrowiem albo śmiercią mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. Niestety akurat chodzi tu o mieszkańców okolic Włocławka. Ja wzywam pana marszałka Całobeckiego, żeby się opamiętał. Ma w rodzinie sporo lekarzy, ma doświadczenia medyczne. Nie powinien naprawdę ulegać jakimś grupom lobbystycznym. Tym bardziej, że jeżeli Centrum Onkologii, które dzisiaj jest przygotowane, które mogłoby rozpocząć już lada dzień właściwie inwestycje, zwlekanie na kogoś, kto może by zaczął dopiero planowanie czegoś takiego, a może na końcu by się okazało, że nie jest na to silny, może się skończyć, że w Kujawsko-Pomorskim już nie powstanie więcej takiego oddziału radioterapii, a przynajmniej w tej części województwa. Dlaczego? Bo raptem 40 km stąd, w Płocku, powstaje wielkie centrum prywatne radioterapii. Oni naprawdę są zainteresowani, żeby taki rynek potencjalny klientów na usługi medyczne, jak Włocławek, 100-kilkunastotysięczne miasto, było w zasięgu ich obsługi, a nie żeby jednostka państwowa, jednostka samorządu województwa mogła rozwijać się i wdrażać swoje procedury. Tyle tylko, że ta jednostka prywatna z Płocka, ona zawsze i wyłącznie będzie myślała o zysku, bo prywatny naprawdę nie jest zobligowany do tego, żeby realizować jakąś misję. To musi się kalkulować, bo nikt prywatny nie dołoży. Natomiast państwowe jest szansa, że nawet jak z tych czy innych instytucji, na przykład Narodowego Funduszu, będzie się procesował ktoś z tą jednostką, to nie zapomni się o pacjencie, który zaczął zabieg wycięcia nowotworu w grudniu, a w styczniu Centrum Onkologii poda mu chemioterapię, radioterapię, nawet jeżeli nie ma jeszcze kontraktu. Ponieważ takie procesy już Narodowy Fundusz wytaczał Centrum Onkologii za to, że ktoś rozpoczął procedurę w jednym roku finansowym, i jakim prawem dokończył ją w drugim roku finansowym, skoro jeszcze nie przyznano na to pieniądze? O takie rzeczy w tej chwili jest rywalizacja, jeżeli chodzi o finansowanie medyczne. I ja wolałbym, jako potencjalny pacjent tego miasta i tego województwa, być w instytucji, która woli ryzykować proces sądowy, niż zakończyć moje leczenie w połowie, tylko dlatego, że rozpoczął się nowy rok finansowy i nie ma finansowania. I naprawdę skierowałem w zeszłym tygodniu ostry list do pana marszałka Całobeckiego. Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze odpowiedzi. Jak przybędzie, oczywiście się z państwem podzielę, ale tutaj właśnie przede wszystkim na czele z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości, któremu kieruje pan przewodniczący Jaranowski, pilnujemy na bieżąco tej sprawy. Naprawdę tu nie ma na czym się zastanawiać ani czekać. Oczywiście my tak samo uznajemy troskę, że trzeba pomyśleć o tym, żeby nasz szpital we Włocławku, który też jest jednostką wojewódzką, się rozwijał, został doinwestowany, żeby naprawdę zmył czy zmienił swoją niechlubną renomę i ma wiele rzeczy do zrobienia. My od wielu lat żądamy, prosimy, wzywamy, wskazujemy, że trzeba priorytetowe potrzeby rozwiązać, choćby zakup rezonansu magnetycznego. Że wiele już prywatnych jednostek medycznych posiada w okolicy takie urządzenie, no, aparat podstawowy w diagnostyce XXI wieku, a nasz szpital, który ma ambicje być subregionalnym i powinien być subregionalnym, bo on powinien obsługiwać większą populację niż tylko miasto Włocławek, ponadto powinien odgrywać ważną rolę w sytuacji teraz autostrady A1, węzłów i tak naprawdę niedalekiego skrzyżowania z autostradą A2, to tu powinien być przyszłość i cel rozwoju tego szpitala. I my jesteśmy obiema rękami za, żeby pomóc panu marszałkowi i zarządowi. Ale nie w sytuacji, kiedy nie rozwiązuje się problemów, o których słucha cała Polska i wstydzimy się za to, a wrzuca go na nierozpoznany teren, na ziemię, którą nie miał jeszcze doświadczenia, żeby pracować na tym, żeby to rozwijać. I dalej nie będzie dobra opieka medyczna od początku do końca, jeżeli chodzi o tego typu schorzenia. Jeżeli chodzi o naszą wspólną walkę już od paru lat o zakup rezonansu magnetycznego, to ja myślę, oddam głos panu przewodniczącemu po to, żeby przekazał ostatnie ustalenia, które udało się z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzyskać w sprawie rezonansu magnetycznego, który jest naprawdę niezbędny i potrzebny do poprawy jakości diagnozy w naszym wojewódzkim szpitalu. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze tylko słowo dotyczące zakładu radioterapii. Otóż 17 lutego odbyło się spotkanie, tak zwane okrągły stół, o który również zabiegałem.
idea była taka, że mieli być na tym spotkaniu specjaliści, w tym właśnie dyrektor Pawłowicz, no niestety nie został zaproszony. Owszem, były tam plany dotyczące głównie szpitala wojewódzkiego we Włocławku. Porządek spotkania nie przewidywał radioterapii, ale oczywiście wywołaliśmy ten temat, który zdominował zresztą to spotkanie. Ustalenia były takie, że po prostu nie mogliśmy się zgodzić na to, że w planie szpitala do 2017 miałby powstać dopiero zakład terapii za cenę 56 milionów. Koszt wszystkich inwestycji w szpitalu ma wynieść do 2018 roku 212 milionów, z czego 56 milionów właśnie radioterapia, ale absolutnie nie do zaakceptowania jest ta lokalizacja, a zwłaszcza termin realizacji. Co prawda marszałek twierdził, że można to skrócić, ale nie wydaje się, żeby to było możliwe. Wobec czego zażądaliśmy drugiej części spotkania dzisiaj albo wczoraj. Chcieliśmy się spotkać po sesji z udziałem dyrektora Pawłowicza. Niestety marszałek powiedział, że będzie spotkanie dopiero po odpowiedzi koordynatorów wojewódzkiego i ogólnopolskiego do spraw radioterapii. Bardzo czekamy na kolejne spotkanie, ale chcemy, żeby decyzja zapadła jak najszybciej i to tutaj, w tym miejscu na Łęckiej, gdzie jest po prostu wszystko już przygotowane, bo to będzie proces najszybszy budowy tego zakładu radioterapii. Natomiast odnośnie rezonansu magnetycznego, to wraz z tomografem komputerowym w 2006 roku, kiedy pan marszałek i ja zaczynaliśmy pierwszą kadencję, były ustalenia, że i tomograf, i rezonans magnetyczny z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie zakupiony do włocławskiego szpitala. Jeśli chodzi o tomograf, to udało się wcześniej go uruchomić. Natomiast z rezonansem były kłopoty. Ja składałem chyba, upominałem się chyba z 10 interpelacji złożyłem w tej sprawie. Pan poseł również kilka pism wystosował w tej sprawie. Natomiast był opór ze strony zarządu koordynatora wojewódzkiego do spraw diagnostyki, a także poprzedniej dyrekcji szpitala, żeby takie urządzenie właśnie zakupić do włocławskiego szpitala. No obecnie jest światełko w tunelu, może nawet więcej, bo po ostatniej mojej interpelacji jest wpisane w program inwestycji włocławskiego szpitala właśnie budowa pracowni rezonansu magnetycznego, ale już w tym roku można zakupić ten rezonans i tymczasowo może on już działać, można zakontraktować badania na przyszły rok, a więc sądzimy, że już ta sprawa będzie pozytywnie rozstrzygnięta dla naszego szpitala. Co prawda w odpowiedzi jest tutaj, że w tym pierwszym etapie do 2017, ale już w tym roku rusza przetarg, będzie zakupiony ten tomograf na pewno i zanim jeszcze powstanie pracownia, tymczasowo będzie on umiejscowiony w innym miejscu i może już pracować w tym roku. Także te wieloletnie starania, myślę, zakończyły się sukcesem. Oczywiście w programie inwestycyjnym włocławskiego szpitala będzie też stworzenie oddziału kardiochirurgii i oczywiście modernizacja wszystkich innych oddziałów. Tak jak powiedziałem, będzie to ponad 150 milionów złotych. Pierwotnie mówiło się o 60. Ja mówiłem, że to za mało. Okazuje się, że miałem rację i cały plan już niebawem będzie ostatecznie zatwierdzony i realizowany za 150 milionów i tak jak powiedziałem, kolejne 50 milionów na zakład radioterapii, który powinien być pobudowany jeszcze w tym roku również, bo inaczej rzeczywiście nie będzie można sięgnąć po pieniądze na wyposażenie z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. To tyle jeśli chodzi o szpital.